Największy dodatek do gry, jaki twórcy CD Projekt Red wypuszczają, zbliża się wielkimi krokami, a my z kolejnymi dniami dowiadujemy się o nim coraz to więcej. Wygląda na to, że będzie naprawdę grubo. 3 dni temu dostaliśmy pewnego rodzaju trailer, który o Widmie Wolności zdradził nam całkiem sporo, a 2 dni temu ponadgodzinny stream od CD Projekt Red. Właśnie o dodatku, jak i o darmowej aktualizacji, która wyjdzie niedługo, a która zmieni naprawdę sporo. Czas omówić sobie wszystkie zmiany, jakie w Cyberpunku uświadczymy, wraz z darmową aktualizacją 2.0 oraz płatnym DLC. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na DC. Linki w opisie, a my zaczynajmy. Oto 16 nowości. Zupełnie nowy region Docktown. O regionie tym mówiono już od naprawdę dawna, odkąd tylko kilka miesięcy temu dostaliśmy pierwszy zwiastun. Docktown to dzielnica Pacyfiki, w której rządzi niejaki Kurt Hansen. Jest to dzielnica brudna, powojenna część miasta Night City, w której znajdziesz wszystko. Na rynku w Docktown kupisz nie tylko nielegalne narkotyki, ale broń, rakiety, a nawet i czołg. Dzielnica ta będzie połączona z Night City i będzie to miejsce, gdzie toczyć się będzie większość fabuły z DLC. W Docktown rządzą psy. Nie ma policji, a sprawiedliwość będzie tam wymierzać gang bargestów. Ewentualnie Magstack, który podziurawi ci dupę, ale dopiero na 5 gwiazdkach policji. Nowy gang to właśnie druga rzecz, którą dostaniemy w DLC do Cyberpunka. W trakcie wojny korporacyjnej pomiędzy Arasaką a Militechem, walka w Night City toczyła się właśnie w Docktown. Po zakończonej wojnie jej weterani nie mieli co ze sobą zrobić, gdzie się podziać. Dlatego postanowili zostać na skrawku, o który między innymi się bili. I pod władzą Kurta, tak samo weterana walk, robić to, co robią najlepiej. Być twardzi, czasem strzelać i pilnować jako tak o porządku. Brzmi ładnie, jednak bargeści martwią się w większości tylko o swoją własną dupę. W Docktown bargestom przygrywać będzie również nowa stacja muzyczna Glow FM. Glow FM prowadzone będzie w angielskiej wersji przez jedną z najpopularniejszych gwiazd internetu, gwiazd Twitcha, Sasha Grey. What's up, Pacifica? Got to thinking. Znamy już wszystkie utwory, jakie pojawią się w radiu, ale większość nie jest dostępna do odsłuchania publicznie. Przynajmniej ja nie znalazłem. 4. Nowe bronie. Czy nowe granaty wprowadzone zostaną, nie wiemy, ale wiemy, że kilka fajnych spluw zostanie wprowadzonych jak najbardziej. Z czego część oznaczona jest jako nielegalna. Nie do końca rozumiem, co to znaczy. Zgaduję, że jeżeli zobaczycie policję z taką bronią poza Docktown, to zdecydowanie nie będą zadowoleni. Ale są też różne ciekawe legalne bronie, z którymi to zapewne będziemy mogli swobodnie poruszać się po mapie. Więcej co do broni informacji nie dostaliśmy, ale zgaduję, że to w sumie nie wszystkie spluwy, jakie wraz z dodatkiem do strzelanki zostaną dodane. W końcu to strzelanka. 5. rzecz to oczywiście nowe wszczepy i ulepszone wersje starych wszczepów. W Cyberpunku było często tak, że chociaż faktycznie część wszczepów mogliśmy znaleźć w ich legendarnej złotej wersji, większość kończyła się na niebieskim lub fioletowym poziomie. Strasznie mnie to zawsze wkurzało, bo pamiętam, odwiedzałem każdego Reaper Doka, by kupić najlepsze złote wersje sprzętu, a na koniec okazywało się, że po prostu takowych nie ma. Teraz nie dość, że tych wszczepów będzie więcej i robić będą różne nowe rzeczy, to część z tych starych wszczepów znaleźć będziemy mogli po prostu w ulepszonej wersji, zapewne na czarnym, znaczy się wolnym rynku w Docktown. Jak przykładowo wysoki skok do góry, który normalnie wykonać mogliśmy raz, w DLC będziemy mogli kupić wszczep i skakać jak Adam Małysz Vikersundbacken. 102 metry! 102 metry! Nowe pojazdy. To 6. rzecz, która zostanie wprowadzona do gry. Nowe pojazdy, które zawierać będą naprawdę odjechane działka, z których strzelać będzie można do przeciwników. Część z nich będzie nawet zawierać wyrzutnie rakiet. Niektóre z naszych samochodów zostaną też zaktualizowane i dodane za darmo zostaną do nich działka. O ile większość tych fur zostanie dodanych do DLC, płatnego oczywiście, to działka w niektórych samochodach, jak i możliwość z nich strzelania, zostanie dodana do podstawki za darmo. Skoro mowa o pojazdach, zupełnie zreworkowane zostanie ich działanie, jak i dodana zostanie mechanika strzelania z nich. Pojazdy w podstawowym Cyberpunku zachowywały się dziwnie, szczególnie w cutscenkach, gdzie musiałeś do nich strzelać, albo gdy ktoś cię atakował. Dziwnie to wyglądało, ponieważ Red Engine, czyli silnik, na którym jest stworzony Cyberpunk, nie do końca właśnie sobie radził z takimi pojazdami. Tak samo przywołanie pojazdu, które po kilku próbach prawie zawsze kończyło się tym, że pojazd bombardował cię z kosmosu atakiem z zaskoczenia.
Od teraz w zwykłym samochodzie będziemy mogli nie tylko wyciągnąć broń czy karabin, ale także hakować przeciwników czy ich samochody, każąc samochodowi natychmiast skręcić, podgrzać silnik powodując wybuch, czy nawet zdalnie przejąć kontrolę nad pojazdem przeciwnika. Zapowiada się niezła zabawa. Świadkami zapewne będziemy też często jakichś przestępstw właśnie popełnionych z samochodów, tzw. drive-by. Co ciekawe, jeżdżąc motorem, będziemy mogli w jednej ręce trzymać broń mele, co oznacza, że przy dobrej prędkości i precyzyjnych obliczeniach będziemy mogli przeszywać w pół przeciwnika z katany. Coś czuję, że będzie to naprawdę efektowne, albo takim panem twardowskim tam, w czerep, z motora. Dodana zostanie też mechanika przebijania opon w samochodzie, jak i nowy rodzaj w ogóle tych opon, nieprzebijalny. Taki rodzaj opon, który nie potrzebuje powietrza. Takie gumowe, gąbczaste opony. Nie mam pojęcia, jak się nazywa to profesjonalnie. Walkę w pojazdach dostaniemy w aktualizacji 2.0 za darmo. A sama aktualizacja, dla jasności, pojawi się jeszcze przed oficjalnym wyjściem Cyberpunka, Phantom Liberty. Skoro mówimy o samochodach czy pościgach, to to, co było w Cyberpunku tragiczne, to pościgi policji. Właściwie to ich w ogóle nie było. Jak już mieliśmy kilka gwiazdek, to policjanci respili się nie wiadomo skąd kilka metrów od nas, a kiedy wsiadaliśmy do samochodu, zapominali o naszym istnieniu. Nie w aktualizacji 2.0, bo w owej aktualizacji nie tylko pościg, ale i cała policja zostanie zreworkowana kompletnie. Zacznijmy sobie od tego, co się stanie w ogóle, jak popełnimy jakieś przestępstwo. Normalnie w Cyberpunku policja spełniła ci na twarzy robota, który walił do ciebie serię z karabinku. Od aktualizacji 2.0 policja ma się podobno zachowywać naturalnie. Wpierw ma przyjechać na miejsce i je zbadać, potem spróbować odkryć, kto popełnił przestępstwo, a dopiero wtedy, kiedy cię zlokalizuje, zacznie cię traktować jak przestępcę. Wraz z kolejnymi popełnionymi przestępstwami wysyłać będzie do ciebie coraz te mocniejsze jednostki, opancerzone samochody, a na końcu, tak jak to miało miejsce normalnie w grze, przyleci do nas Magstek. Przyleci, dosłownie, AV-ką. A z AV-ki wysiądą agenci. Wcześniej też Magstek nam się po prostu respił na twarzy. W Dogtown piecze sprawować będą bargeści, a na Badlandach, pustkowiach poza miastem, zamiast policji zajmie się tobą Militech. Coś czuję, że na Badlandach lepiej nie popełniać przestępstwa. Chociaż w połączeniu z tymi wyrzutniami rakiet w pojazdach, no, może być niezła zabawa. Dostaniemy też ulepszoną sztuczną inteligencję przeciwników. Chyba nie ma co się bardzo nad tym jakoś rozwodzić. Przeciwnicy po aktualizacji 2.0 będą sprytniejsi, i jak na moje to dobrze, bo Cyberpunk nawet na najwyższym poziomie, przynajmniej dla mnie, był prościutki jak dla dzieciaczków. Nowe zadania fabularne, poboczne, nowe zlecenia i nowego fixera, Mr. Hensa, dostaniemy jako 10. rzecz. O fabule ostatnio dowiedzieliśmy się naprawdę sporo i o części historii tych ludzi, m.in. Mr. Hensa, ale nie będę wam spoilerował. Zrobię po prostu osobny odcinek, jak będzie wyglądać fabuła w DLC do Cyberpunka, gdzie sobie o tym wszystkim pogadamy i jak ktoś będzie chciał się troszeczkę dowiedzieć o fabule, to sobie zobaczy, a jak nie będzie chciał spoilerów, to nie zobaczy. 11. rzecz to nieskończone wydarzenia i misje. Sam nie do końca rozumiem, co Redzi mają przez to na myśli, ale zgaduję, że stworzyli w silniku algorytm, który renderuje randomowe sprzeczki gangów lub napaści, które po wyczyszczeniu danego miejsca będą pojawiać się gdzieś indziej i pomiędzy kimś innym. Jak to będzie działać do końca nie wiem, ale wygląda na to, że Night City obudzi się i zacznie żyć. 12. rzecz to chyba oczywista i są to easter eggi i ciekawostki. Small scenes, secrets to find, easter eggs. Redzi mają to do siebie, że w grach uwielbiałem dodawać różne easter eggi i ciekawostki. Prace nad Phantom Liberty trwały długo, więc mam nadzieję, że będę miał co robić. FF06B5, idę po ciebie. Zwiększony limit poziomu to kolejna rzecz, jaką dostaniemy wraz z aktualizacją 2.0. Nie będzie to wielce zwiększony limit, bo tylko do 60 poziomu. Jednak będziemy mogli teraz też resetować punkty i wydawać w zależności od naszego playstylu. Więc kiedy znudzi nam się granie precyzyjnym, cichym zabójcą, będziemy mogli odwrócić wszystko, zresetować punkty i stać się agresywnym pudzianowskim i rzucać wszystkimi. Będziemy mogli po prostu grać tak jak chcemy. Hazard. 14. wprowadzoną rzecz przez CD Projekt Red, nowością będzie zwyczajny hazard. Zawsze mi brakowało miejsca w Cyberpunku, gdzie mogę przegrać wszystkie moje ciężko wygrindowane pieniądze. Od teraz kasyna czekać będą na nas otwartymi rękoma. Nie będę ukrywać, uwielbiam w grach hazard, wydawanie wirtualnych, nieistniejących pieniędzy, to nie powiem moje hobby. Tak, przyp***am pieniądze w grach. Skąd wiedziałeś? O stach widać? Oraz chyba
Najważniejsze. 15. rzecz. Odblokowane zostanie nowe, osobne drzewko umiejętności dla naszego relika. I zupełnie zmienione zostanie zwykłe drzewko umiejętności. Dostaniemy m.in. umiejętność, w której możemy znaleźć słaby punkt przeciwnika i kiedy do niego strzelimy, jego wszczep wybuchnie, eksplozją EMP. Będziemy mogli naładować gorylę ręce i uderzać jeszcze z ogromniejszą siłą, by przeciwnik odleciał na spory kawałek. Te takie modliszkowe ręce będziemy mogli od teraz naładować i doskoczyć nawet kilkanaście metrów do przeciwnika. Wyjątkowo to będzie przydatne, kiedy gramy na mele, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, na blisko, ostrzami, a przeciwnicy mają snajpera. Za pomocą monowira, czyli tych takich, też nie wiem jak to po polsku się nazywa, będziemy w stanie zhakować przeciwnika i podłączyć się do jego głowy, a potem rozprzestrzenić haka na całą grupę przeciwników. Będzie się działo, a to tylko i wyłącznie mała część tego, co dostaniemy w zupełnie nowym, odmienionym drzewku umiejętności. Dostaliśmy już nawet odpowiedź, jak to się stanie, że dostaniemy to całe drzewko umiejętności relika, ale tak jak mówiłem, nie będę teraz tego spoilerował, tylko nagramy sobie osobny odcinek o tym, co wiemy z fabuły Cyberpunka Phantom Liberty, bo wiemy zaskakująco dużo, a jeszcze miesiąc do premiery. I ostatnia rzecz, oczywiście apartamenty. Chociaż pewnie ciężko będzie to nazwać apartamentem, może bardziej miejsce zamieszkania w tym Dogtown. Jedno z nich lub może kilka dostaniemy za darmo, a część pewnie będzie do kupienia. Bonusowa rzecz, jaką dostaniemy wraz z DLC, to jeszcze o taka kurtka. A dla ludzi posiadających jeszcze Wiedźmina 3, dodatkowo taka kurtka, jak i miecz Gwynblade. Gwynblade w starszej mowie oznacza biały wilk i to tak nazywano samego Geralta. A sam miecz możemy też znaleźć w Wiedźminie. Dodatkowo dla posiadaczy Gwinta, nowa bonusowa broń oraz koszuleczka. Wszystkie te bonusy dostaniemy oczywiście w Cyberpunku. Cieszę się, że to DLC nie tylko wprowadza jakąś fabułę do gry i przedmioty, jak normalny DLC mają w zwyczaju, ale faktycznie twórcy wraz z tym postanowili do przecież już 3-letniej gry zrobić darmowy rework. Przyznać im trzeba jedną rzecz. Po tym, co zrobili na premierę Cyberpunka i jak wiele błędów ta gra miała, nagle po 3 latach zmieniać tak ważne aspekty w grze przed wypuszczeniem największego DLC, jakie do tej pory zrobili pod względem budżetowym, to trzeba mieć jaja. Mam nadzieję, że ten ruch im wyjdzie, bo Cyberpunk 2077 to w sumie moja ulubiona gra. Po więcej newsów z Cyberpunka i Wiedźmina zapraszam na szefowy Discord i możecie zostawić subskrypcję, bo znajdziecie tu w niedalekiej przyszłości absolutnie wszystkie ciekawostki, tajemnice i sekrety. Nie tylko z podstawki Cyberpunka, ale również z nowego dodatku Phantom Liberty. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia, cześć.